Witajcie w niedzielę Chrystusa Króla. W ten piękny dzień chcemy Bogu powierzać całych siebie i chcemy, żeby królował w każdym wymiarze naszej duszy, ciała, życia, głowy, serca, wszędzie. Posłuchajcie fragmentu z dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. W ostatnich tygodniach bardzo dużo myślę o tym, że bycie świętym, bycie człowiekiem dobrym, bycie podobnym do Jezusa to nie tylko serce, ale też głowa. Głowa, która nie jest zaśmiecona setkami informacji. Głowa, która nie jest jak kłębek poplątanych nici, wełny, nie jest jak śmietnik. Bardzo ważna jest głowa. I chciałabym was zaprosić do pewnej takiej pracy duchowej, która może być dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia Adwentu. Abyśmy codziennie pomodlili się za swoją własną głowę, kładąc po prostu ręce na niej i mówiąc 2-3 razy: przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje, niech tutaj będzie Twoje królestwo. Niech ja rozpoznaję, co zaśmieca moją głowę, co jest naprawdę niepotrzebne, co jest tylko obciążeniem, że jak wstaję, to nie mam siły jej podnieść z poduszki. Taka jest ciężka od myśli niepotrzebnych, zbędnych, trujących. I to jest bardzo trudne zadanie, dlatego myślę, że jedynym wyjściem jest wołanie do Boga: Ty ten porządek we mnie zrób, Ty ten porządek w mojej głowie. Naprawdę, Boże, opróżnij, posprzątaj, poukładaj tam, co wszystko jest powywracane może do góry nogami. I myślę, że ten gest nałożenia dłoni na swoją własną głowę i proste dziecięce wołanie: przyjdź królestwo Twoje. Myślę, że Bóg odpowie na naszą modlitwę. Wierzę w to, że odpowie na naszą modlitwę, bo jest bardzo bliski. Dlatego teraz zapraszam Cię, jeśli chcesz, pomódl się w ten sposób razem ze mną. Zawołamy 3 razy z wiarą, prosząc Pana, abyśmy mieli w sobie, w naszej głowie, Królestwo Boże, a wtedy będziemy mogli dać jeść, będziemy mogli dać pić, będziemy mogli odwiedzić, przyjąć i przyodziać. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Życzymy wam, kochani, pięknej niedzieli. Świętujcie Chrystusa Króla, Króla, który w białej szacie na każdej Eucharystii przechadza się pośród nas, głaszcze nas po głowach. Przyjdź królestwo Twoje.
i przytula. Pamiętajcie o tym w czasie dzisiejszej Eucharystii. Do zobaczenia.